Dzień dobry wieczór. Jestem podobnie Starki, no i cóż, witam was wszystkich dzisiaj w tym jakże wspaniałym demku z gry Pesticide Not Required. A więc tak, co to za gierka? Jest to gierka, od razu mówię, farmerska, z elementami niczym z Vampire Survivors, w którym gramy jako taki piękny żabeł, pojedziemy farmę i zżeramy robaki w formie walki niczym właśnie, jak mówię, Vampire Survivors. Ale tak, co ja tu dużo będę więcej mówił, po prostu wejdźmy do gry i zobaczmy samemu, jak to wygląda, i żeby było jasne. Nie włączałem jeszcze, jedno co niestety przez przypadek skipłem ekran samouczków i inne takie rzeczy, przez co no, jesteśmy na czymś takim. I tak, pokażę w takim razie samouczek. Więc tak. Zasada jest nasiona przez przechodzenie przez puste pola. Q i E pozwala zmieniać, które nasiona zasadzimy. Potrzeba podlewać rośliny, podejść obok, aby je podlać. Tu widzimy, ile będzie wody. Przez 100 dni możemy odnawiać wodę. Pod koniec dnia możemy do Merch Ant. Fajne suche. Ale tak, do kupca mrówki. Podejść, żeby kupować nasiona i inne dobrocie. I podpowiedź, żeby się skupić na kupowaniu broni, nasion broni. Okej. Okay. Jak tutaj widzicie też, ulepszanie nasion broni, czy kupowanie tych samych, które już mamy, w końcu to ulepszy. Okej. Okay. Czyli tam, gdzie idziemy, tam będziemy atakować, albo... albo możemy mieć twin stick i wtedy mamy osobne... sterowanie w kierunkiem broni. Ja na razie zostawię jeszcze takie typowe, potem ewentualnie przejdziemy na twin sticka i tak. To jest taki domek. Tu możemy zmienić żabę, ale nie mamy żadnych rzeczy. Tu są jakieś ulepszenia. Nie zaglądałem w to, a teraz idźmy do gry. Summer 1, czyli lato 1. I tak, wchodzimy sobie. Jak podchodzimy, to tutaj nam zasadza rośliny. Mamy muchy. I tak, mamy jakieś takie dosłownie Ala Beach z Vampire Survivors. I tak, tu mamy jakiś czas. I muchy, oczywiście, nadal. I tak, co dalej? W sumie nie wiem. Poza tym, że tam się skończyła woda, więc chyba zaraz wypadałoby po nią pójść. Tylko widzę, że jakieś jakby amulinium wykupywałem, więc interesting. Ale dobra. Oha, jak nas biją, to słyszymy odgłos rychotania żab. I dobra, są jeszcze jakieś jabłka, które nie wiem, gdzie mają. O! Chyba nam się udało już wyhodować coś, bo... No, zdecydowanie! Bo właśnie zebraliśmy. Co tu mamy? Jakieś ulepszenia. White. Większy atak size, mniejsza prędkość pocisków, czy większy rozmiar, mniejsze to. Wasz jump push day, nie wiem co to, ale tak... Odrzut. Prędkość kopania, obrażenia, mniejsza prędkość łowienia. A tu jakieś odporność. Może pójdziemy w coś takiego. Żeby nie było, totalnie nie mam pojęcia, co tu się opłaca, co tu się nie opłaca. Co powinienem robić, co nie powinienem robić, więc... bardzo możliwe, że będę musiał robić pełno błędów. Podlejemy jeszcze to i... Znaleźliśmy jakiś kryształ? No i Merch Ant. Okej, mam 460. Co tak naprawdę? Okej, są tu różne rośliny. Każda ma jakąś inną ilość wzrostu. Ilość expa, którego daje inne takie. Okej. Ja na razie bym proponował może pójść trochę tej rzodkiewki. Teraz co tu mamy? Okej, to wyrzuca z tego co widzę jakieś siano. Tu mamy... Dobra, weźmiemy sobie nasiona wideł. Co tu mamy jeszcze? Kosiarkę, to tak, weźmiemy kosiarkę. A zresztą może jeszcze weźmiemy jednego chociaż tego raspberry. I okej, czyli tu mam taki jakiś sklepik. I dobra. Co dalej? Widzę, że są jakieś nowe stwory. Mini muchy i koniki polne. Nadal na szczęście jesteśmy w stanie szybko to wyeliminować, więc nie jest aż tak źle. O, patrzcie, już mamy widły i kosiarkę. Szybko się przygotowały. Fajne.
Grafika może nie najwybitniejsza, ale fajne. I teraz co tu mamy? Delikatny farmer, lepsze rośnięcie, ale mniejszy crit i damage. Tutaj max health, regeneracja, ale mniejsze to, albo zasięg podnoszenia. Weźmy delikatnego farmera. Może by tego żałował, ale... Wydaje mi się, że tutaj te nasze rośliny mają wielki wpływ na wszystko, więc... Chyba jest to dobry pomysł, żeby na spokojnie skupić się na tych roślinkach. I kolejny ulepszenie. Damage, ale mniej knockbacku. Fish spawn or spawn, a tutaj mamy crit chance i mining speed. Weź więcej tego mining speeda, bo widzę, że jest dużo kamyków. A wydaje się to być ciekawe, więc im szybciej będziemy mogli to wykupić, wykopać wszystko, tym chyba lepiej dla nas. Chociaż okej, kamienie nie dają expa. Tylko farma daje expa, więc opcja. Chyba lepiej być farmerem niż górnikiem. Jak mówię. Co moje pierwsze spostrzeżenia? Mogę się totalnie mylić. Tak czy inaczej, stąd dostaliśmy jakiś kamyczek i... Zakupy. Patrzcie, kapibara. Dzięki kapibarze będą szybciej rosnąć rzeczy. Ja chcę kapibara. Dobra, coś jeszcze? Tutaj jakiś water beam. Bone hammer. Wykupimy wszystkie. A, już... Nie mogę innych, czyli mamy wspólne jakby. Okej. Co tu jeszcze mamy? Są jakieś fajne rośliny? Grapefruit. Cauliflower. Weźmy może grapefruity, bo już dajemy expa. I okej, widzę, że expatem, tak. Escape'em nie da się stąd wyjść, ale dobra. Mamy capybarę. Piękna. A, i tutaj chyba mamy jakieś, mam te jakieś ryby. Jak wiadomo, ryby dają expa. I to dużo expa z tego, co zauważyłem. I tak pójdę znowu w ten push day, czy ten pasz day. Ale widzę, że jeśli chcemy expić, to ryby. Jeśli chcemy złoto, to chyba górnictwo. Ej, trochę niebezpiecznie się tu robi. Dobra, zdecydowanie, jeśli będziemy mieć jakieś bonusy do... do łowienia dostępne, to muszę wziąć, bo za długo trwa to łowienie. Regeneracja, jeszcze więcej mining speeda tutaj. Attack frequency zmniejszamy, ale bonusy do wszystkich innych rzeczy, no to weźmiemy to, bo... Attack frequency przydatna sprawa, ale nie wiem, czy aż taka ważna, żeby to był pierwszy. I mamy bong kamerę. Bong. Duży bong po prostu. Jeże, może nie było potrzebne, nie wydaje się to być zbyt mocne. Ale no, nazwa mi po prostu kupiła, Bong Hammer. O! Bong Hammer wyewoluował. Amount, size, damage, amount, attack, frequency, damage. Chyba size jest lepszym wyborem. Co mamy? Heavy swing. Precise swing, attack size, water capacity. Wiecie co, wezmę sobie to water capacity. W ten sposób będziemy musieli mniej łazić po to wszystko, po wodę i tak dalej, więc chyba dobrze. Okej, wyłowimy i... Okej, tutaj chyba nie mieliśmy do czynienia z taką świetną rybą i... Summoning Blade, Enemy Spell, Enemy Speed, ale mamy inne rzeczy, o... Improved Rod. Zdecydowanie Improved Rod. Ja chcę, jak mówiłem, iść w tego, trochę w... Brakuje mi słów, no, w łowienie. Wykupmy więcej farmy. Ciekawe, z dnia na dzień jest coraz droższa. I tu mamy, co jest to? Siano. Tutaj mamy jakiś toad oil. Nie wiem, co to. A tutaj boomerang. Interesting, bym powiedział, ale nie. Na razie wykupmy, ile się da jakiś nasion. Mało. Mało nasion. A co dziwić, jak wykupuję jakieś najdroższe? Ochołęła. Jakieś duże coś do nas idzie, w sensie jakaś modliszka czy coś. I to wydaje się, że to jest duże i chyba groźne. Tak, potencjalnie tak. Więc no. Jako fan ogólnie, tak swoją drogą właśnie gier,
Vampire Like, Bullet Heaven, jak zwał tak zwał. Podoba mi się bardzo ta gierka o tej żabie. Tutaj to, czyli to Pesticide Not Required. Nie wiem, czy wszystkim innym się też podoba i czy w ogóle się mi się to ogląda. Bo gra się dosyć przyjemnie, jak większość gier tego typu. A nie ukrywam, prawdopodobnie będę wręcz zobligowany wam pokazać dosyć sporo takich gier, bo mam trochę na radarze i co my tu mamy. A nie, to na pewno nie. To bym mógł wziąć w sumie, a tutaj... Nie. Nie. Nie chcę zmniejszać sobie jeszcze bardziej łowienia i górnictwa. Jak już, to mogę spowalniać, ale nie zmniejszać zyski z tego. Okej. Wniosek. Modliszka jest naprawdę groźna. Reszta nie aż tak bardzo. I patrzcie. Modliszka nie znika pomiędzy... nocami. Okej. Na pewno wezmę... Nie, wiecie co, weźmy maksa tych... tego, być potężny teraz. I co dalej? Grapefruity? Nie, może pójdźmy teraz w najtańsze, czyli w Wheat, żeby posadzić tego dużo. A ja znowu zapominam o tym, że tutaj nie wychodzi się escape'em. I dobra, zajmijmy się tą modliszką, bo wydaje się być... o czymś więcej niż zwykłym przeciwnikiem, skoro ona jako jedna pomiędzy dniem a nocą... no, nie znikła. Okej. Okay. I już widzę, jabłka po prostu nas leczą. Okej, jest daleko, to spróbujmy wyłowić jakieś ryby. Nawet jest level up, więc fajnie. O, resistance, nie. Pick up wrench. Pick up wrench po prostu będzie mieć większy trochę zasięg podnoszenia wszystkich dziadostw, które leżą na podłodze. Będzie fajnie. I okej, woda się skończyła. Więc cek. Podnosimy i co mamy? Crit chance damage? Nie. Amount i zwykły damage. Nie mam zamiaru bawić się w jakieś kryty. Jeśli nie to, żeby kryty były czymś złym, ale... o, to, zdecydowanie. Ale zawsze preferuję, powiedzmy, stabilne rzeczy niż niestabilne. I tutaj damage, attack frequency. A tu amount 2. Nie, na razie pójdźmy w attack frequency, żeby częściej dźgać tymi widłami. Tak, to był dobry wybór. Teraz amount damage. Dobra, idźmy w szybkie dźganie. Raz się żyje. Raz się żyje. Dźgajmy jak można. Najszybciej. Dobra. Dobra, jakoś to się udało. Jakoś to się udało. Teraz tak. Krzynia. Pokonaliśmy tamto. Kapibara albo kot? Kapibara... nie, no kot, bo kot atakuje. Przyda mi się jakiś morderca bez serca. Tukan. O, sadzi za nas roślinki, fajne. Może skorzystam, ale zanim to widzę, że tu mamy kosiarki, których już też używam, tu biorę. A za resztę bierzemy rzodkiew, bo jest najtańsza. I jeszcze co jest najlepsze. Okej. Okay. To może weźmy jeszcze wszystkie te raspberry i stać nas jeszcze dalej. To wykupmy to. Czemu by nie? Okej, okay, ale... Yamseed. Nie rozbiorę, bo już kupiłem. Co ja kiedyś się nauczyłem, to nie wychodzi się escape'em. Okej, okay, improve throw. Okej. Okay. To może być niezłe, żeby potem mieć dużo niższą cenę. Zaryzykujmy. Mniej pieniędzy, okej. Okay. I mniej zarabiamy. I wszystko jest droższe, ale jak wyhodujemy dużo broni, to może być fajnie. O, i teraz dopiero zauważyłem, że jesteśmy już prawie martwi. Więc trzeba być ostrożnym. I uważaj na te mrówki. O, chłeła, wody nie mamy. Wody nie mamy, muszę szybko iść po wodę. Jedno, co tak naprawdę nas ratuje, to to, że możemy chodzić po tych jeziorkach jakby nigdy nic. To nie każda gra daje taką swobodę. Okej, okay, amount 2 damage 20, amount 4. Amount 4? Tak, kosiarek to lepiej mieć jak najwięcej. Damage fajna rzecz, ale no. Ilość kosiarek wydaje mi się być cenniejsza. I okej.
jakiś pająk teraz nas goni. Niedobrze. Piercing 4, attack frequency, size damage, projectile speed, attack duration damage. To, 4 piercingi, czyli 4 przebicia jeszcze. I level up, nimble. Nie mniej knockbacka, ale... lepsze atakowanie? Nie, na razie weźmy więcej wody. Bo ja za często... O, mam jakiś achievement. Fajnie, ale tak, za często brakuje mi wody, bo zapominam o tym wszystkim, więc tak lepiej chyba będzie naprawdę, jeśli na razie zainwestujemy w więcej wody. Co jeszcze dalej tutaj? A nie mamy zwierzaka, ale mamy ulepszenie tego podstawowego bicza językowego, więc tak, bierzemy. Za resztę wezmę jeszcze kolejne może, bo czemu by nie? Duże pole, to będziemy mieć fajnie dużo miejsca. Wy widzicie, jaki jestem jełop? Ja się po prostu nie nauczę. Ale dalej, Bunghammer. Inne bronie, ratujcie mnie. Popatrzcie, nasze szare muchy wróciły. Jak miło. Lubię te muchy, fajne są. Nie no, ogólnie wszystko to fajnie wygląda, poza tym, że osobiście nie jestem fanem wielkim robalów. Nie lubię ich po prostu. Tak, tutaj nawet fajnie wygląda mi ładnie. Rerolls per level, nie. Fishing speed. Horsepower mining yield. Weźmy coś też na prędkość łowienia. Czemu nie? Nie możemy wysłać tylko i wyłącznie w górnictwo. Musimy też łowić trochę. Jak widać, łowienie po prostu daje wielkie bonusy do expa. Oczywiście, że ulepszy to znowu. To jest świetne. I dobra, szybko do tej. Szybko do... O, jak to się nazywa? Weźmy to. Bo size tu jest też bardzo ważny. Amount 2, frequency... Oczywiście, że frequency. Frequency jest dużo cenniejsze niż... niż krycy. Ale tak, trochę się gubię w tym, co chciałem mówić, ale... Nie wiem, co jest w tych grach takiego niesamowitego, że tak się przyjemnie w to gra, ale... Ja po prostu uwielbiam tego typu gierki. I tak, co mamy? Tukan albo kolejny krypara. Tukan, oczywiście, że tukan. W ten sposób nie będziemy musieli przynajmniej się martwić o osadzenie aż tak bardzo. Jest fajnie. Dobra, wykopiemy to szybko i idziemy zaraz znowu do tamtego dziada mrówki kapitalistycznej. Co? Amount, damage, crit chance, attack size, o tak. Tak, oczywiście, że to. O, kolejny level up. Fishing. Idźmy w rybowanie, bo czemu nie? Więcej kosiarek. Jasne. I tak, wiem, że są jeszcze inne rzeczy, które pewnie mógłbym wykupić, ale... Po co? Grapefruit, okej. Okay. Kalafior, czyli cauliflower. I... muszę się nauczyć nie klikać escape'a do hołeły. Na ostatnie oczywiście weźmiemy za resztki, co możemy. I tak, ogólnie mam też, powiem wam szczerze, ustawiam tu taką wspaniałą configuration, że najpierw zawsze będzie nam sadziło bronię, zanim będzie sadziło jeszcze inne rzeczy. Co jest miłe, bo nie muszę już tak się zastanawiać nad tym, co sadzę. Pomijając to, że w ogóle nie muszę się zastanawiać, co by było, nie było i tak będzie fajnie. Spawn, or spawn, to jest świetne znowu, ale tutaj rain dance. Tańc deszczu czy environment? Nie, environment na razie. Tańc deszczu, ważna rzecz, ale nie aż tak bardzo. Any damage nie. Speed nie. Strength potion, po prostu. Amount, frequency damage, oczywiście, że to. Ja chcę frequency jak najbardziej i amount jak najbardziej na tym. Nie, ale patrzcie, no już chyba nam się udało uzyskać taką potęgę, że może to przeżyjemy mimo wszystko. Problem tylko w tym, że nie wiem, ile to czasu będzie trwało i jak to jest. A, odcinek ma 19 minut, więc różnie może być. Knockback damage nie. Fishing speeda znowu. No trudno, to już tak ostatnie zmniejszenie fishing speeda. Ale tak, no niestety, no. Jak wcześniej mówiłem, chcę iść mocno w górnictwo. I wniosek mam jak na razie jeden, co do tego wszystkiego. Górnictwo jest fajne, ale nie aż tak opłacalne, jak się mogło wydawać. O, tutaj piercing. O, ale tutaj ma duration frequency, nie. Piercing fajna sprawa i ważna, ale... Nie, duration.
I ten... Frequency. Cenniejszy dla mnie. Dobra, tak czy inaczej. A co mam tutaj? Coin Tukan? Czy chcę kolejnego Tukanu? Nie. Tukana nie. Czy może zobaczmy w ogóle jeszcze to? W sumie nie wiem. Mogę znowu kosiarki ulepszać. Dobra, bierzemy za wszystko, ile się da kosiarek. Farming plot. I wykupujemy wszystko, jak leci. Czyli trochę zboża, bo nie mieliśmy za dużo funduszy. Ale dobra, damy radę. Wierzę, po prostu. Wierzę w to. Damy radę. Pewności ci w głowie... Na razie nie mam żadnych specjalnych supermocy. Pick up wrench. Tak, niech będzie pick up wrench. Jeszcze mniej rzeczy teraz będzie nam umykało. Mam fajny zasięg teraz już podnoszenia wszystkiego. Kolejny level up, super. Exp gain, oczywiście. Lubię exp gainy. I tutaj precise swing. Becausef hynot. Max. Aha. Attack frequency, ale tutaj mamy piercing 999. Będzie przebijało się przez wszystkich wrogów. Dobra. Tutaj to nie mogą już na ciebie wybrać. Kończymy fishing. Ulepszać. Dobra. Dobra, jest. Jest omkejm. Tak to powiem. Podobie mnie się. Podobie mi się. Dobra. Mamy skrzynkę. Oczywiście musimy klikać. Krowa czy słonie? Obie opcje były świetne. Ale jednak pójdziemy w krowę. Niech te rośliny będą jeszcze więcej warte. Byłoby czemu by nie. Early bird. Im więcej expów, tym lepiej dla nas. I muszę przyznać, jest dobrze, jest ciekawie. Jest świetnie. Jestem naprawdę... Jak to powiedzieć? Spodziewałem się, że ta gierka będzie taka dopracowana. Ja bym co sprawdzić sobie na zasadzie, a czemu nie? Ale gdzieś jest styl graficzny do najbardziej rozbudowanych nie należy. Nie powiem, że jest łatwy do ogarnięcia, czy... prosty, bo to nie... O, oczywiście, że to... Ale nie należy do takich najbardziej rozbudowanych, ale... Mimo to... Katana Seed, okej. Czemu by nie? Mimo to właśnie... Gra naprawdę jest świetna. Polecam każdemu naprawdę sobie spróbować. Demkupki jeszcze jest. I tak, wykupimy wszystko, co mamy. Nie wiem, czy mi się padnie, odzywa trochę tutaj. Momentami. Z tym przełączaniem na różne dziwne rzeczy, ale dobra. Nie! Escape, jebopie. No. O! Jakieś krowożuki. Jakieś psożuki? Chyba mam trochę lagi umysłu, bo... Niektóre są w stanie przyrównać i określić, że to są takie, 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 takie. Ale tutaj totalnie nie wiem, co to może być. Naprawdę, nie kojarzę takich żuczków, które można byłoby podpiąć pod coś takiego. A tak czy inaczej, łowimy ryby szybko, póki jest jeszcze okazja. Może się uda uzyskać cokolwiek. Zanim zginiemy. Oj, chyba zginiemy, nie ma dla nas już nadziei. A jednak jest. Ale dobra, wniosek jest następujący. Mamy zdecydowanie za niskie przeżywalności, damage i w ogóle wszystko, co istnieje. Skoro nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Ale okej, jakimś z tym przeżyłem. Boże, że nic nie jest podlane. You died. Oj. Okej. Na tym kończymy przygodę. Ja rozumiem. Tak czy inaczej, mamy trochę kryształów i jakiś Bobby charakter, czyli tutaj. Patrzcie, to są jakieś w ogóle efekty tych postaci. Watering speed, effectiveness to future water capacity, crop yield, effectiveness of... Kaszapka z wiadrami, okej. Okay. Zobaczmy teraz ulepszenia. Plus damage, planting speed, oczywiście, że planting speed fajne.
Fishing yield per mining yield. Watering range. Fajne są takie ulepszenia. Nie jestem może największym fanem, że tak to określę, procentów, ale ulepszenia i tak fajne. Więc no, to byłoby na tyle mniej więcej. Co najwyżej może zobaczymy jeszcze tylko tego tutaj nam gościa. Na pewno, że on jest dosyć bazujący na wodzie. Gorzej tylko, że nie umiem za bardzo w jego broń, więc ciężko mi będzie tak ogólnie mówiąc się przyzwyczaić. Ale tak, jak mówię, ja kończę. I jakie jest moje, póki co, ocena tej gierki i wrażenia? Wypada się naprawdę świetnie. Może nie jest tak świetnie jak co niektóre, co to ja tam rozgrywałem i tak dalej, ale podoba mi się. Więc cóż, no. To tyle i trzymajcie się. Hej, hej.